Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli. Powtórzę, w sobotę to oznacza, że jesteście wyjątkowi. Także zacznę od tego, że dam Państwu brawo. Brawo wy! Brawo! Tak, tak. Tematem dzisiejszego spotkania są kryształy dwuwymiarowe, kryształy 2D i nanotechnologia. To jest coś, co w tej chwili jest takim gorącym tematem, którym zajmują się fizycy ciała stałego. Czasami nazywani stałocielcami, więc jestem stałocielcem, tak? Był taki złoty cielec, ale to nie mylić, proszę tego nie mylić. Otóż to jest coś, co powinniśmy uplasować jakoś w świecie rozmiarów. Zobaczcie, jeżeli mamy takie charakterystyczne rozmiary różnych przedmiotów, zacznijmy może od tego, że jeżeli mamy piłeczkę, no to są rozmiary metrów, mucha to są milimetry, tam jakieś powiedzmy różnego rodzaju mikroby, krwinka czerwona, prawda, to są mikrometry, bakterie, ludzki włos to są tam 200 mikrometrów, zależy kto jak ma włosy, wirusy, zobaczcie, to są nanometry, no i dochodzimy do takiego obszaru 10 do minus 9 metra, czyli nanometr. No i tutaj widzimy kropki kwantowe, o których nie będę dzisiaj mówił, ale warto się nimi zainteresować. Nanorurki i płaszczaki, takie jak na przykład grafen. Zobaczcie, że ten grafen, on ma, to jest pojedyncza warstwa atomów, tak? Czyli najcieńsze, co może być, tak? Już cieniej się nie da. I jest taką płaszczyzną, która bardzo silnie wiąże te atomy w środku, tak? One są bardzo silnie związane. I to jest cecha tych wszystkich płaszczaków, o których będę mówił dzisiaj. Okazuje się, że one mają, część z nich my już znamy w innej formie. Zobaczycie, że część takich płaszczaków jest zamknięta w objętościowych formach i używana jako smar. Używaliśmy tego, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakie to ma właściwości, jeżeli chodzi o pojedyncze warstwy. No i teraz pytanie, po co to wszystko robić? No i pierwsze, jeżeli jesteśmy na uniwersytecie, to podstawowa odpowiedź jest z ciekawości. Chcemy odpowiedzieć na jakieś pytanie, zrozumieć. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, że chcemy zrozumieć, jak funkcjonuje świat. No ale są też takie wyzwania, jak polepszenie bytu nas wszystkich. No i w momencie, kiedy odkryto, czy wynaleziono, przepraszam, lampy elektronowe, to ludzkość zyskała coś niesamowitego. Zyskała zdolność komunikacji pomiędzy kontynentami. Radio Warszawa 1 nadawała na terenie całej Polski, to w odpowiednim czasie, co oznaczało, że informacja do każdego człowieka docierała natychmiast, kiedy się tylko pojawiała. A nie tak, że ktoś opowiadał komuś, że ten ktoś znał kogoś, kto coś wiedział. No, wiecie, ile można przekłamań zrobić na tej drodze? Więc radio, potem telewizja, oparta na lampach elektronowych, to było coś, co spowodowało przełom cywilizacyjny, przełom informacyjny. No i taka lampa, można powiedzieć, działa dość prosto. Mamy tutaj bańkę próżniową, tutaj podgrzewamy jakąś katodę do czerwoności, emituje się tutaj elektrony. Jak wiadomo, elektrony lubią być przyciągane przez dodatnie elektrody, a mogą być blokowane przez ujemne ładunki, tak? Więc odpowiednio sterując ładunkiem tutaj, potencjałem tej elektrody, można było zwiększać i zmniejszać przepływ prądu. No, niedługo, no i zbudowano w ten sposób wzmacniacze, tak jak mówię, radiostacje. Do tej pory, nie wiem, czy na sali są audiofile, którzy uważają, że wzmacniacze tranzystorowe to jest po prostu coś, czego nie warto używać i to jest poniżej godności prawdziwego audiofila, że tak naprawdę dobre wzmacniacze to są wzmacniacze lampowe. I tutaj mam kolegę, profesor Meissner, on nawet jest w stanie powiedzieć dlaczego. Ja dzisiaj nie będę o tym mówił, ale proszę Państwa, wkrótce okazało się, że te lampy narobiły nam dużo takiej ochoty na to, żeby jeszcze ulepszać wszystko, no ale lampy pobierają dużo energii, są duże i pewnych rzeczy, pewnych operacji no nie można było na nich robić. Z tyłu głowy myślcie już o komputerze. Jak zrobić komputer na lampach? Troszkę
to jest kosztowne. W związku z tym pomyślano o tranzystorach. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że pierwszy patent na tranzystor polowy, czyli taki podobny do lampy, za chwileczkę pokażę tutaj schemat, w którym sterujemy jakimś prądem w kanale, to był pomysł Juliusa Edgara Lilienfelda, który się urodził we Lwowie i wyemigrował do Kanady. On zaproponował patent, który niestety dotyczył metali. No i na metalach się nie da zrobić tranzystorów, dlatego że bardzo trudno sterować koncentracją nośników metalu. Ich jest tam po prostu bardzo dużo i bardzo trudno je usunąć. Natomiast w półprzewodnikach inaczej. Można półprzewodnik oznacza, że jak chcemy, to on przewodzi, a jak nie chcemy, to nie. Staje się takim podobnie jak izolatorem. I możemy taką jakąś bramką to regulować. No i tutaj ci trzej panowie są bardzo zadowoleni. Wymyślili tranzystor ostrzowy. No niestety tego polowego nie mogli użyć, więc ostrzowy i on, zobaczcie, był jak ręka. Tak duży. No to ktoś by powiedział wtedy, nie no, panowie, lampy możemy takie malutkie robić. Ale proszę Państwa, początki są często bardzo trudne i trzeba od czegoś zacząć, bo jak się popatrzy no właśnie na konstrukcję takiego tranzystora, zobaczcie, tutaj mamy właśnie to miejsce, gdzie w takim tranzystorze przepływają te elektrony od jednej elektrody do drugiej, prawda? Tutaj jest taki kanał i tutaj bramką można blokować albo nie blokować ich przepływu. I w ten sposób można regulować sobie małym napięciem tutaj, o, napięcie bramki, można regulować sobie bardzo duże prądy. Czyli to jest też, proszę Państwa, coś jak zawór, prawda? Że mamy malutką rączkę, prawda, tak jak mamy, o, kierownicę w samochodzie, leciutko się kręci, prawda, palcem, bo mamy serwomechanizmy, które nam pomagają. Tak samo tutaj małym wysiłkiem możemy regulować duże prądy. No i proszę Państwa, tego typu konstrukcja, no właśnie, tak jak tutaj ta idea, prawda, po iluś dekadach spowodowała, że tranzystory były bardzo, bardzo malutkie. Zaczęły osiągać rozmiary nanometrów. Tutaj widzicie, to jest tam 40 nanometrów. W jednym rdzeniu jest 800 milionów tranzystorów, czyli w 8 rdzeniach 6,4 miliarda. Rok 2010. Rok 2020 40 miliardów tranzystorów i bramka 5 nanometrów. Ale proszę Państwa, to jest coś, co musi się kiedyś skończyć, no bo jak tak będziemy zmniejszać te tranzystory, to dojdziemy do pojedynczych atomów. I okazuje się, że taki układ, taki tranzystor klasyczny, który z pojedynczych atomów byłby zbudowany, będzie bardzo niestabilny. I ludzie zaczęli szukać innych rozwiązań. No jakie rozwiązania byłyby najlepsze? Coś, co jest stabilne w skali atomowej, czyli płaszczaki, na przykład grafen. No i tutaj mamy przykład takiego, gdzie taki grafen można znaleźć. No grafen można znaleźć w graficie. To są grafit, składa się z takich warstw grafenowych. Tutaj są pojedyncze warstewki, prawda, ułożone w taki stos. No wydawałoby się, że wystarczy to rozdzielić i już mamy grafen, tak? No podobnie można byłoby z takiego grafenu zrobić nanorurki, czy też nawet fullereny. Za grafen i za fullereny były nagroda Nobla, a za nanorurki nie. Jak myślicie, dlaczego? No to jest decyzja Komitetu Noblowskiego. Otóż okazało się, kiedy zgłoszono profesora Ijime, który Japończyka, który no, odkrył, wydawało się, że odkrył nanorurki, kiedy zgłoszono jego kandydaturę do Nagrody Nobla, to okazało się, że powstały prace w latach 50. w Związku Radzieckim, które pokazywały, że wytworzono już tam nanorurki. Ale teraz powiecie, za chwileczkę powiem, że za grafen też była Nagroda Nobla i pokażę wam za chwileczkę, że prace nad grafenem były robione w połowie ubiegłego wieku. Wtedy nie myślano o właściwościach pojedynczej warstwy, ale myślano o opisie właściwości grafitu, który wtedy był używany jako materiał na szczotki do różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, do odkurzaczy, jako styki do różnych maszyn, tak? I musiał dobrze przewodzić prąd. I ludzie wiedzieli, chcieli się dowiedzieć, jak zrobić, żeby on był możliwie najlepszy, ten grafit. No i wtedy już wiedziano, że elektrony w grafenie
przechodzą taką dietę cud. Znaczy, na czym ta dieta cud polega? Otóż normalne cząstki, takie cząstki masywne jak ja, jak poruszają się z pewną prędkością V i mają masę M, zwykle za dużą, i rano tam człowiek, no dobrze, prawda, sprawdza tę masę, to jak moja prędkość zwiększy się dwa razy, to moja energia kinetyczna zwiększy się czterokrotnie, tak? To jest tak, mv kwadrat przez 2, albo można powiedzieć p kwadrat przez 2m, pęd do kwadratu przez dwie masy. Taką zależność rysujemy jako parabolę, tak? Tutaj widzicie tę parabolę. W przypadku cząstek takich jak fotony, to ta energia zmienia się proporcjonalnie do pędu. Mówimy, wtedy mamy do czynienia z takimi stożkami, jak czasem ludzie pokazują stożki, przyszłość, przeszłość, takie różne rzeczy. To jest dla fotonów, bezmasowa cząstka. I teraz okazało się, że w grafenie te cząstki, elektrony, które normalnie mają masę, zachowują się tak, jakby straciły w ogóle masę i zachowują się jak cząstki bezmasowe. No to jest wielkie halo. Halo, halo, prawda? Jak to jest? Elektron wchodzi do grafenu, prawda? Już widzę na ten Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita. Mamy tutaj taki specjalny program, prawda, dietetyczny, prawda? Tylko, że niestety on jest tylko dla elektronów, tak? Elektron wchodzi do grafenu i zachowuje się tak, jakby stracił masę. I w dodatku co? Niesie ze sobą ładunek. I taki elektron, jak zobaczycie, on porusza się bardzo szybko, tylko 300 razy mniej, wolniej niż prędkość światła. No to można powiedzieć super elektronika. Dla elektroniki to jest bardzo dobrze, możemy bardzo szybko przekazywać sygnały. No to dlaczego tego nie wykorzystać? Tak? No i wtedy zaczęło się dużo badań, ale pytanie, dlaczego w ogóle fizycy ciała stałego tak się bardzo nie podniecali tym w latach 50., 60., że można mieć cząstki, które zachowują się tak, jakby nie miały masy. Otóż to jest typowa rzecz związana z oddziaływaniem cząstki z innymi atomami, które znajdują się w sieci krystalicznej. To jest periodyczny potencjał. Są ustawione dokładnie w takich samych odległościach atomy i to periodyczne oddziaływanie powoduje, że cząstka właśnie na przykład elektron w jakimś HGTE czy w CDTE, prawda, jakieś, zaczyna się zachowywać tak, jakby był fotonem, tylko niesie jeszcze ładunek. Więc z pewnego punktu widzenia było, z punktu widzenia wielu fizyków, było to coś normalnego. No trzeba było, proszę Państwa, wyjątkowych ludzi, którzy zauważyliby w tym coś wyjątkowego. Otóż ci dwaj ludzie, to jest Andrzej Gajm i Konstantin Nowoselow, oni wiedzieli, w jaki sposób zainteresować ludzi. Pierwszy jeden z eksperymentów, który zrobili, widzicie, proszę Państwa, włożyli żabę, robili tam eksperymenty skomplikowane jakieś, ale pies z kulawą nogą się tym nie interesował. Tam kwantowe Wekhola, takie różne rzeczy. Jak włożyli żabę do magnesu i żaba zaczęła lewitować, limuzyny z telewizji zaczęły przyjeżdżać i pytać się, czy może by można było zlewitować człowieka. No niestety nie mamy takich lewitatorów. Ta żabka to jest takie 5 cm, znaczy maluteńka żabeczka. I teraz pytanie, dlaczego ona lewituje? Ono lewituje dlatego, że ma w sobie dużo wody, a woda jest diamagnetykiem i jest wypychana z pola magnetycznego. I to jest, dlaczego ja o tym mówię? Bo w tej chwili żyjemy w takim świecie, żeby kogokolwiek zachęcić do jakiejś pracy, do wysiłku, to trzeba najpierw zmiękczyć jego serce, wejść, zainteresować go, zrobić, żeby błonki w mózgu były bardziej przepuszczalne. I wtedy ten człowiek może zacznie pracować. I to jest motto tej nagrody, to jest Ig Nobel Prize, że trzeba, żeby ludzie najpierw się zaczęli śmiać, prawda? I w takim stanie można im coś przekazać. No więc zacznijmy może od pierwszego eksperymentu, żeby pokazać, że taka lewitacja jest możliwa, że to nie jest coś zrobione, przepraszam bardzo, jakiś taki trik, prawda, że ta żaba jest fotomontaż. Tak swoją drogą, nie wiem, nie nastąpiło tu pytanie, czy ta żaba
Ona żyje, ona przeżyła to, prawda, wszystko było dobrze. Potem panowie przez 2 lata się tłumaczyli, dlaczego komisji etyczne nie spytali, czy mogą żabę włożyć do tego pola magnetycznego. No ale z grubsza tłumaczenie było takie, że gdyby żaby mogły lewitować, to lewitowałyby codziennie, bo to im dobrze robi na mózg czy tam na coś, prawda? Więc proszę państwa, więc czasami te, trzeba pamiętać o komisjach etycznych. Natomiast spróbujmy zrobić taki eksperyment. Ja użyję do tego eksperymentu ciekłego azotu. Nie mam tutaj, co prawda, nie mam tutaj żaby. Przepraszam bardzo, tutaj był zamrożony balon. Pokazywaliśmy, ci, którzy byli wcześniej, prawda, patrzyli, że ciekły azot jest rzeczywiście zimny. W ciekłym azocie azot, balon się skurczył. Teraz jak go wyjąłem tutaj z azotu, to się rozprężył. No ale spróbujmy zrobić takie doświadczenie. Otóż mam tutaj nadprzewodnik. O, spróbuję go tutaj zbliżyć, zrobić zbliżenie. Proszę bardzo. Na tym nadprzewodniku położony był magnes. Proszę bardzo. I teraz tak. Widać, że ten magnes praktycznie nie reaguje na ten nadprzewodnik. A teraz spróbujmy wprawić go w taki stan idealnego diamagnetyzmu. No, on nie będzie idealny, ale co diamagnetyki, co się dzieje jak z diamagnetykami w polu magnetycznym? Są z tego pola wypychane. Tutaj mamy troszeczkę sytuację odwróconą, że magnes jest na diamagnetyku, czyli na tym nadprzewodniku. Podlejemy go, sprawdzimy, czy on się schłodzi. Prawda? I zobaczymy za chwileczkę, jak się to schłodzi. No może, żeby nie było tak, że to ja sam robię, może koleżanka, jak masz na imię? Kamila. Kamila. Tak, brawo dla Kamili, że się nie boi tutaj podejść, tak? Kamilo, dam ci tutaj taką karteczkę, prawda, i sprawdzisz, czy rzeczywiście ten magnes będzie lewitował. Mi się wydaje, że to już się wychodziło. Ja tutaj wyjmę przekładkę. I teraz spróbuj włożyć kartkę papieru między to, tak żeby tu ludzie, popatrz sobie, żeby ludzie widzieli. O, tak, włóż. Widzimy, że on wisi? Tak? To może kolega przyjdzie, sprawdzi go, naciśnie, czy to rzeczywiście nie ma kleju tutaj jakiegoś, bo ja wyjąłem zatyczkę, a tak naprawdę tam są podpórki. No zobaczmy. Zobaczmy, przyciśnijmy go troszkę. Tak? Nie bój się. Haha, to zakręć go troszkę. Tak, może go z boczku, tak. Świetnie? Aha, dobrze, dobrze. A może go tak, tak spróbuj go, tak delikatnie. Świetnie, kręci się. To może wyjmijmy już teraz tę karteczkę. Proszę bardzo, dolejemy tutaj. I zobaczcie, proszę państwa. Po pierwsze tak, brawo za eksperyment dla państwa. Tak, dziękuję wam bardzo. Tak, przy okazji, proszę państwa, gdzie się wykorzystuje takie lewitacje? Na przykład w pociągach, na poduszkach magnetycznych. No i oczywiście znowu fizycy ciała stałego powinni opracować takie magnesy, które by... Widzicie, że to sobie lewituje, taki bączek? Proszę bardzo, o, wisi sobie. Czyli można zamiast kółek mieć takie po prostu magnesy. Oczywiście no, w Szanghaju można takim po pociągiem przejechać się. Kiedy u nas takie będą, nie wiem. W każdym razie zobaczcie, to jest eksperyment, który zrobili właśnie z żabą, prawda, nobliści przyszli. I to pokazało, że oni potrafią popularyzować naukę, potrafią przyciągać inne umysły do swojej pracy. A tak naprawdę ich odkrycie polegało na tym, że pokazali, że można uzyskać grafen, mimo tego, że bardzo dużo ludzi uważało, że to jest niemożliwe, że grafen jako kryształ jednowymiarowy jest niestabilny. No rzeczywiście, jak coś jest cienkie, nieskończenie cienkie, to nie ma żadnej sztywności. Ta kartka już ma pewną grubość i zobaczcie, że ona już no, ma pewną sztywność. No i teraz, jeżeli ludzie próbowali wydzielać grafen z grafitu, to okazywało się, że ten grafit się zwija w listki kapusty, czegoś, coś takiego. No to
Co zrobili takiego niesamowitego Gajm Nowosielow? Oni zauważyli pewną rzecz, której nie zauważali ludzie wykonujący badania przy użyciu mikroskopów sił atomowych. Za ten mikroskop była Nagroda Nobla, ileś lat temu już. Pierwszy mikroskop miał rozmiary typu 3 na 5 na 6 metrów, mieścił się w takim wielkim pomieszczeniu. Jak teraz przyjdziecie na Wydział Fizyki studiować albo zobaczyć, prawda, w ramach pracowni jakiejś, to dostaniecie taki mikroskop, który się praktycznie w ręce mieści. Zobaczcie, jak technologia się posuwa, co nie oznacza, że to jest koniec tego rozwoju. Otóż w taki mikroskop pozwala obserwować powierzchnię, na której widać ślady, aparatura rejestruje sygnały, które my interpretujemy jako ślad po atomach. Zobaczcie, tutaj mamy taki rozmiar 2 na 2 mm, mamy jasne i ciemne takie miejsca. Tu, gdzie jest jasno, znaczy, że przepływa większy prąd, a tu, gdzie jest ciemno, mniejszy. No ktoś może zapytać, jak to prąd może przez przerwę przepływać, tak? Bo w szkole się mówi, żeby prąd płynął w jakimś odwodzie, to wód musi być zamknięty. A tutaj jasny jest dziura, prawda? Otóż w mechanice kwantowej, czyli jak patrzymy w mikroświecie, nie ma czegoś takiego, że atom to jest taka kuleczka. Jest pewne prawdopodobieństwo znalezienia elektronów, chmury elektronowej wokół tego atomu i takie chmury z obu stron się przekrywają i elektrony mogą przeskakiwać z jednego miejsca na drugie. I to się nazywa zjawisko tunelowania właśnie, no i ono bardzo silnie zależy od odległości. No i ludzie, którzy robili takie eksperymenty, no to jak oni to robili? No brali sobie, żeby taki obraz piękny, atomowy zobaczyć, to brali sobie kawałek grafitu, przyklejali taśmę i potem tę taśmę odrywali. No tam coś, niestety ktoś padł ofiarą mojego działania. Nie, już nie przejmujmy się tą kartką, już niech sobie tam zostanie. Zobaczcie, jak pociągnąłem, oderwałem tę taśmę, to okazało się, że taśma silniej oddziałuje z papierem niż warstwy papieru z samymi z sobą, tak? No to teraz zobaczcie, jak ja to powtórzę, tak, przykleję jeszcze raz i oderwę, to zobaczcie, znowu na taśmie mi zostaje, ale mniej tego papieru, tak? Jak przykleję to jeszcze raz i znowu rozerwę, to znowu będę rozrywał tą taśmą, ten materiał na coraz cieńsze paski. Ludzie, którzy oczyszczali sobie powierzchnię, widzieli to, że tak się dzieje. I wyrzucali tę zużytą taśmę do kosza, tak jakby Nagrodę Nobla wyrzucili. Bo to właśnie była metoda płatków, która pozwoliła na wytworzenie właśnie, tej metody taśmy, wytworzenie takich płatków atomowo cienkich. One nie były swobodne, ale leżały na jakimś podłożu, dlatego pozostawały płaskie, ale miały właściwości takie, jakie byśmy oczekiwali od grafenu. No i tutaj zobaczcie, mamy szereg takich właśnie zdjęć, na których są płatki takie kilkudziesięciu mikronów. Na nich zrobiono szereg eksperymentów, pokazano, że to rzeczywiście jest super materiał. Ja dzisiaj o grafenie nie będę mówił, bo chcę powiedzieć, że te badania nad grafenem, one otworzyły nam oczy na inne materiały. Otóż jakie to materiały? Popatrzcie. Mamy na przykład tutaj takie coś, co się nazywa MOS2, disiarczek molibdenu. Jeżeli ktoś kiedyś miał problem z klockami, z takimi prowadnicami przy klockach hamulcowych, to, żeby one dobrze tam chodziły, to tam jest potrzebny wysokotemperaturowy smar. I MOS2 to jest właśnie taki smar. Dlaczego to jest smar? No bo MOS2 składa się z warstw, które są ze sobą bardzo luźno związane i teraz mogą się ślizgać po sobie, czyli to jest tak jak dobre łożysko, jak sanki takie, tak? Podobnie jest na przykład tutaj z takim związkiem, którego nazwy nie wypowiem, czy to jest grafitem, czy też selenkiem niobu. Tych materiałów jest bardzo dużo i okazuje się, że każdy z nich w formie takiej atomowej ma specjalne właściwości.
I może być na przykład przewodnikiem, izolatorem, nadprzewodnikiem, tutaj są jakieś nadprzewodniki, prawda, półprzewodniki. Dla każdego coś miłego. To co można z nich robić? No tak jak z klocków Lego możemy budować różne rzeczy. To, co ludzie robią z klocków Lego, to jest w ogóle niesamowite. Więc zobaczcie, możemy robić różne paski. I teraz o co chodzi w tym? Chodzi o to, że każdy pasek bardzo słabo oddziałuje z tym, co jest nad nim albo pod nim. Czyli zachowuje swoje właściwości. Czyli na przykład grafen będzie przewodził prąd i będzie przezroczysty. Na przykład MS2 będzie półprzewodnikiem, czyli można z niego zrobić tranzystor. A azotek boru jest izolatorem i zapewni nam dobrą izolację elektryczną między warstwami. No i co można z tego robić? Oczywiście fizycy najchętniej badają różne procesy, które tu są związane z takimi układami, z takimi kanapkami. I tutaj, widzicie, można robić elektrody takie, nakłada się poszczególne warstwy, izolator, prawda, grafen, znowu izolator, WSE2, półprzewodnik, izolator, grafen, przykłada się elektrody, no i robimy jakieś bardzo zaawansowane badania, badamy nowe zjawiska, wzbudzenia, ekscytony, różne rzeczy. Ale wy zapytacie, ale jakie są zastosowania? Otóż pierwsze z tych takich zastosowań to są właśnie tranzystory, które mogą mieć grubość pojedynczej warstwy. Czyli naprawdę możemy to zminiaturyzować. Jak popatrzycie na pracę takiego tranzystora, to okazuje się, że jego efektywność jest bardzo podobna do najlepszych tranzystorów takich krzemowych. I teraz, dlaczego ważne jest to, żeby w stanie wyłącz przez tranzystor płynął mały prąd, a w stanie włącz odpowiednio ileś tam rzędów wielkości. Tu jest, zobaczcie, 8 rzędów wielkości większy, czyli to jest 10 czy 100 milionów, tak? Mamy różnicę. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy miliard tranzystorów. Jeżeli każdy tranzystor pobiera 1 miliamper prądu, to miliamper razy milion to daje nam 1 amper, tak? Gdyby każdy z tych tranzystorów pobierał 10 mikroamperów, no to już 10 amperów trzeba wprowadzić do tego procesora. To dużo. A jeżeli chcemy mieć 40 miliardów, no to wtedy widać, że te prądy muszą być naprawdę małe. W związku z tym tutaj oczywiście to jest tranzystor pokazany, jeden. Teraz, żeby to robić, no to trzeba mieć technologię, o której za chwileczkę będę mówił, która będzie robić duże powierzchnie takich materiałów. Ale jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia te materiały w formie objętościowej od tych warstw. Otóż mamy tutaj przykład, na którym na tym obrazku są pokazane widma, czyli tu mamy długość fali. To jest obszar taki widzialny prawie jeszcze, czerwień. I mamy, świecimy laserem na jakąś taką, na taki materiał, powiedzmy jedna warstwa. I ona świeci, powiedzmy, w ten sposób. Teraz dwie warstwy świecą już 3 razy słabiej. Troszkę się zmienia widmo, inne długości fali świecą. 3 warstwy 10 razy słabiej, 4, 30, 5, 100, a objętościowy materiał świeci 350 razy słabiej. Czy to człowiek, ten pierwszy rzut oka to jest coś dziwnego, tak? Jak chcemy, żeby ten pokój był, czy ta sala była oświetlona bardziej, to zamiast jednej żarówki trzeba byłoby wziąć 100 żarówek takich samych, tak? Albo wziąć jedną żarówkę, która będzie 100 razy bardziej efektywna. I zobaczcie, ta pojedyncza warstwa, ona jest dlatego efektywna, że odłączono ją od toksycznego towarzystwa, które zabijało jej potencjalne możliwości. No bardzo często jest tak, że lądujemy w jakiejś grupie, która jest toksyczna. I wtedy, żeby się oddzielić od tego, prawda, to trzeba po prostu jakoś pewne znajomości zamknąć, a nawiązać inne, które będą lepsze. Oczywiście tutaj kryształy tam socjologii takich rzeczy, psychologii nie znają. One znają oddziaływanie. W związku z tym to jest efekt oddziaływania. Można powiedzieć, że tutaj zmieniając liczbę warstw, zmieniamy charakter półprzewodnika z krzemu, który nadaje się na tranzystory, ale nie nadaje się na diody świecące. Jeden jest, mówimy o nim, że ma skośną przerwę energetyczną, a azotek galu, z którego macie wyświetlacze w telefonach, czy wszystkie diody świecące takie białe,
To jest materiał z prostą przerwą energetyczną. Prosty, skośny. Skośny nie chce, prosty emituje światło. No i tutaj jest przykład, co studenci zrobili. Zobaczcie, mamy, kurczę, mam 15 minut. Taki gruby materiał wzięli i zaczęli wypalać laserem. I tam, gdzie wypalili ten materiał, no to się robił coraz cięższy, aż zostawała jedna warstwa. Jak została jedna warstwa, to nagle pam, ona zaczynała świecić, tak? Czyli tam, gdzie był rów wypalony, do monowarstwy uzyskali duże świecenie. No i można sobie jakiś znacznik tam jakiś zrobić. No i to wszystko idzie w tym kierunku, żeby robić takie elastyczne, no nie wiem, materiały, cienkie, przezroczyste, nie wiem, telefony, prawda, gazety, które moglibyście, prawda, zwijać, wkładać do kieszeni, rozwijać, tak żeby, no w zasadzie to już teraz na tych telefonach czy tabletach mamy coś takiego, że możemy to czytać, ale chciałoby się, żeby to jeszcze było mniejsze, prawda, żeby na rękę można było sobie coś takiego założyć. No i teraz pytanie jest takie, to co, z tych płatków to można robić? No można, tylko dla krasnoludków pewnie. Natomiast dla nas potrzebne jest coś, co będzie miało dużo większe rozmiary. No i teraz potrzebna jest technologia. No i tutaj nasi bracia chemicy nam pomagają. To znaczy my mówimy, że to jest fizyka, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby hodować materiał przy użyciu reakcji chemicznej. Na przykład jak tutaj, to jest technologia, w której mamy związki metaloorganiczne. Na przykład mamy związek boru i związek azotu, wpuszczamy do reaktora i tworzy nam się warstewka. To się łatwo mówi, że tak się robi, ale można to zrobić. Albo bierzemy w metodzie MBO, o której jeszcze tutaj powiem, puszczamy sobie na przykład bor i azot po prostu i one reagują na podłożu i tworzą się takie materiały. I teraz to jest przykład naszej pracowni. Tutaj widać, kto tutaj pracował. Aktualnie Ola Dąbrowska zrobiła doktorat, prawda? I wpuszcza się gazy właśnie do takiego reaktora i tu się osadza warstwy. No i teraz z tego może powstać na przykład azotek boru. Do czego azotek boru jest potrzebny? No po pierwsze okazuje się, że może bardzo efektywnie emitować światło w głębokim ultrafiolecie. Do czego taki ultrafiolet jest potrzebny? Na przykład do odkażania wody. Problem wody to jest problem całego świata, prawda, że my coraz mniej wody mamy, musimy ją odpowiednio oczyszczać i najlepiej, żeby mieć źródła światła ultrafioletu, który będzie zabijał te wszystkie mikroby, prawda, żeby to było tanie źródło i efektywne. No dla nas to jest interesujące pytanie, dlaczego azotek boru, który ma skośną przerwę, co mówiłem, że taki nie świeci, a ten ma skośną i świeci. No i to jest pytanie, które podnieca fizyków. Ale ten azotek boru to jest również materiał, który daje nadzieję na wykorzystanie w kryptografii kwantowej i w technologiach takich, w których mamy do czynienia z przetwarzaniem informacji. To jest przykład źródeł pojedynczych fotonów w takich technologiach. Są wykorzystywane fotony i chciałoby się, żeby one miały określone właściwości, żebyśmy na żądanie je sobie emitowali. No i najlepiej, żeby to znowu było tanio, wygodnie, prawda? I azotek boru znowu jest tutaj kandydatem na to. No to więc w 2017 roku zaczęliśmy hodować ten azotek boru. No i okazuje się, że największe efekty to są takie efekty artystyczne. Otóż zamiast warstw, zobaczcie, warstwy się zaczęły odklejać od podłoża i tworzyły takie piękne żagielki. W zasadzie na wystawę artystyczną można wysłać, nie? Ale już na zrobienie tranzystorów czy czegoś to raczej nie. No ale w to trzeba włożyć odpowiednio dużo pracy. Tutaj młodzi ludzie z pomysłami są bardzo potrzebni, tak jak na przykład właśnie Kasia Ludwiczak czy Ola Dąbrowska, które doprowadziły do tego, że cała grupa, że zaczynając od gruzu takiego jak tutaj macie, poprzez jakieś tam powiedzmy większe kryształki, dochodzimy do materiału, który jest w zasadzie prawie atomowo gładki. No tutaj widzicie, że nie jest gładki, bo robią się jakieś zmarszczki. Pytanie, skąd takie zmarszczki się biorą? Otóż jak wyobraźcie sobie, że mamy stół pokryty obrusem. I teraz wyobraźcie sobie, że nagle stół się kurczy. To co obrus u góry będzie robił?
Jak będzie podążał za tym stołem, to będą się tworzyć takie po prostu zmarszczki, prawda? I to jest przejaw dwuwymiarowości tych kryształów. One mają, te grafen czy tamten azotek boru, mają ujemny współczynnik rozszerzalności termicznej. To znaczy, normalnie jak w szkole się uczy, jak się podgrzewa coś, to ciała się rozszerzają, a grafen i inne materiały 2D, jedną ciekawkę się pada, kurczą się. Jak możemy sobie wyobrazić? To żywianie termiczne w płaszczyźnie, tak? Zobaczcie, jeżeli coś się tu wygnie, to co? Brzegi się muszą skurczyć, tak? Im bardziej trwa tutaj, to tym bardziej ściąga się taka struktura, tak? To jest ujemny współczynnik rozszerzalności. Otóż, tak, już sobie przypnę tutaj. Otóż, to jest coś bardzo ważnego. Takie zmarszczki niosą ze sobą bardzo dużo informacji o oddziaływaniu z podłożem. I tutaj jest przykład, w jaki sposób wykorzystać uczenie maszynowe do ilościowego określenia parametrów tych zmarszczek. I tu chciałem pokazać taki przykład wyniku, który uzyskał student pierwszego roku naszego wydziału. Zobaczcie. To jest symulacja, która została wyprodukowana przy użyciu uczenia maszynowego. Student pierwszego roku, po pierwszym semestrze, 3 tygodnie nad tym popracował i uzyskał taki piękny wynik, który pozwala nam analizować na przykład kierunki, liczbę tych zmarszczek, kierunki, które tutaj są. Widzicie dla siebie, jak ktoś jest tak informatycznie uzdolniony, to jest coś, co może pomóc nam włączyć się naprawdę w światowy nurt badań. No dobrze, teraz co można robić z takim materiałem? No, możemy mieć duże powierzchnie, jak widzieliście, były dwucalowe, można większe, więcej cali. Możemy budować, nakładać na taki azotek boru, możemy nakładać inne warstwy przy użyciu metody, tutaj mamy metoda epitaksji związek molekularnych, czyli de facto mamy tygielki z, powiedzmy, z molibdenem i selenem, podgrzewamy te tygielki, emitują nam one atomy, w zasadzie cząsteczki się tam tworzą i na powierzchni tworzy nam się materiał. Czyli zobaczcie, możemy mieć takie materiały, które mają dużą powierzchnię. No bo jeżeli chcemy mieć telefony, jeżeli chcemy mieć urządzenia, to musimy mieć duże powierzchnie tych materiałów. I tu, zobaczcie, mamy wynik czegoś takiego. Proszę bardzo. Jest tutaj dwucalowy, czyli 2,5-5 cm średnicy. Patrzymy sobie na jednorodność takiego materiału. Bardzo ładny, jednorodny materiał. Czyli to jest, jeżeli popatrzymy, to jest nadzieja, że można go wykorzystać do budowy jakichś urządzeń. Jeżeli chodzi o jakość tego materiału, to nie chodząc w szczegóły. O jakości świadczy w spektroskopii to, jak wąskie są pewne linie. Tak? Im węższe, tym lepiej. I widać, że ten materiał, tutaj widać kolejne warstwy atomowe w mikroskopie elektronowym, nieźle ułożone, dają nam znacznie lepszy rezultat niż to, co się hoduje na przykład na krzemie. No i teraz, proszę Państwa, jak mamy taki materiał, to jak go możemy wykorzystać? Otóż na przykład możemy budować warstwy, układy, w których będziemy mieć warstwy materiału o różnych współczynnikach załamania. No i po co takie warstwy? No, takie warstwy mogą posłużyć nam do tego, żeby budować jakieś elementy interferencyjne. Nie wiem, czy, no zaraz tutaj, tak jak w bańkach mydlanych, prawda, widzimy tutaj banieczki. Widzicie, że te banieczki są kolorowe. Skąd się te kolory biorą? Skąd się biorą kolory? Z interferencji, tak? Ja może jeszcze zrobię coś takiego. Może kogoś poproszę, może kolegę? A dobrze, 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 dobrze. Chodź. Jak masz na imię? Tim, dobrze. Tim, spróbujemy podmuchać tutaj w te bańki. Spróbujemy podmuchać takim gazem. Jak myślicie, co to za gaz? Co to za gaz? To jest hel, prawda? Każdy wie, że to jest hel. No i teraz zobaczmy, co się stanie z tym helem, jeżeli napompujemy tym bańkę mydlaną. No to weźmy tutaj bańkę. Trzymaj tutaj.
A ja spróbuję ją. O, to jeszcze raz, włóż. Tak, zróbmy tutaj. O, jeszcze raz. Co się dzieje z bańkami? Lecą do góry, tak? No to brawo, team. Tak, bardzo dziękuję. Tak, żółwik. O, dobrze. Czyli, zobaczcie, znaczy to jest po to, żebyście lepiej mogli zobaczyć interferencję, bo chodzi o to, że w zależności od grubości po prostu tych warstw mamy efekt różnych kolorów, czyli różne kolory są lepiej odbijane albo mniej. I to jest zasada działania takich zwierciadeł specjalnych, które używa się na przykład w laserach, które mają bardzo, bardzo duży współczynnik odbicia. Bo jeżeli mam na przykład laser 10-watowy, 10 watów ma się odbić od zwierciadła. Jeżeli tylko promil będzie się absorbował w zwierciadle, to zwierciadło się będzie nagrzewać. W związku z tym, żeby nie zniszczyć takiego zwierciadła, trzeba zrobić je bardzo efektywne. I nie metaliczne zwierciadła są najlepsze, tylko właśnie takie, które się nazywają rozproszone zwierciadła bragowskie. I takie zwierciadło dało się wyprodukować u nas. Przykład takiego, to na razie są takie prototypy. Prawda? Mamy tutaj, widać w mikroskopie elektronowym, widać takie paseczki. Większy, mniejszy współczynnik odbicia. No i teraz możemy zobaczyć, jak to działa. Możemy spróbować wykreować tutaj, złożyć takie dwa zwierciadełka. Zobaczcie, mamy tutaj taki klin. Pomiędzy dwoma zwierciadełkami mamy przerwę. To się nazywa wnęka. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ta czerwona plamka pokazuje, jak jedziemy sobie, patrzymy sobie na widmo, prawda, tego układu. W zależności od... O, widzicie to? Co się tutaj stało? Widać, że mamy takie pasmo, w którym zwierciadła lepiej odbijają światło niż pozostała część. I teraz, jak się odpowiednie jest odpowiednia grubość, to tu się zaczną pojawiać takie dziurki. Mówi się to o modach wnęki. Tam można wkładać emitery pojedynczych fotonów na przykład, prawda? I robić układy kwantowe. No, to jest bardzo miłe. Co można jeszcze robić z czymś takim? Okazuje się, że jeżeli się ogląda takie warstwy nasze pod mikroskopem, to one na ich powierzchni tworzą się bąble. I zobaczcie, tutaj mamy, o proszę bardzo, świeci się elektronami i nagle robią się bąble, prawda? Pompują się. Co tam jest w tych bąblach? Okazuje się, że tam się gromadzi wodór. Jak sprawdzić, że tam jest wodór? No można zrobić spektroskopię. Tak jak atom wodoru ma określone widmo, tak? To tutaj w eksperymentach ramanowskich można pokazać, że się pojawiają dodatkowe linie, które świadczą o tym, że jak się że w środku takiego bąbla mamy po prostu wodór. I teraz ten wodór, taki pojemniczek na wodór, zobaczcie, tutaj robimy coś takiego, że zmieniamy ciśnienie, wkładamy taki bąbelek do kriostatu i odpompujemy go. No i teraz jak na zewnątrz obniża się ciśnienie i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ciśnienie w balonie w środku robi się coraz większe w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz i balon się pompuje, tak? Widzicie to? No i teraz jak zmniejszymy ciśnienie, to balon może znowu się zaklęsnąć. Zwiększymy ciśnienie, znowu się napompuje. W ten sposób możemy mieć po prostu taki pojemnik na wodór. No a wiecie, że teraz są potrzebne takie materiały, w których można magazynować wodór. To byłoby magazynowanie w nanoskali. Oczywiście z naszego punktu widzenia to jest jeszcze o tyle ważne, że to magazynowanie, no przy okazji magazynowania, my możemy nauczyć się bardzo wiele o tym materiale. No możemy sobie takie bąble jakoś robić w sposób deterministyczny i używać je jako źródła emisji pojedynczych fotonów. Ponieważ mam 3 minuty, to powiem wam tylko tyle, że my możemy różne rzeczy robić z takim grafenem, a może zresztą pokażę. Jedna z takich metod to jest, polega na tym, że możemy trawić takie jakieś struktury laserowo, na przykład w germanie. Jak włożymy to do wody, poświecimy światłem, to możemy wytrawiać na przykład rowki. I tu jest, zobaczcie, jak po tej stronie jedziemy sobie laserem, wyjeżdżamy na grafen, w środku tam zachodzi reakcja chemiczna, wytrawia się rowek i jak zobaczymy, to proszę bardzo,
mamy tutaj rowek, a tutaj powstaje membrana grafenowa. Po co takie membrany? Otóż w każdym waszym telefonie komórkowym są takie membrany, które pozwalają mierzyć na przykład ciśnienie, pozwalają mierzyć temperaturę, różne rzeczy, tak? Czyli to jest jakby, to wszystko no jest po to, żeby polepszyć nam świat. Oczywiście my się interesujemy tym, że tam, gdzie jest taka membrana, to mamy na przykład wzmocnienie sygnału Ramanowskiego kilka czy kilkadziesiąt razy, co może służyć na przykład do detekcji jakichś cząsteczek, nie wiem, organicznych. Otóż to wszystko, prawda, te wszystkie rzeczy, to oczywiście robi się w grupach badawczych i tutaj widać jest ileś ludzi zaangażowanych, ale chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę, mimo że tutaj, no zobaczcie, tutaj w tej grupie mamy młodych ludzi, prawda, tutaj są studenci, prawda, doktoranci, no i są też bardziej zaawansowani ludzie, akurat pewnie duża część studentów miała zajęcia, ale jesteście bardzo mile widziani, żeby dołączyć do takich badań. I na tym wydziale macie okazję do tego, żeby już na drugim roku, a jak tutaj widzicie ten Jakub Kośmicki, już na pierwszym roku ma osiągnięcia, które zaowocują publikacją. Będzie mógł robić pracę badawczą dalej. Oczywiście nie każdy musi być naukowcem, nie każdy musi pracować na uniwersytecie czy w instytucie badawczym, ale pracując nad takimi materiałami może, może nauczyć się bardzo wiele i swoim jakby zmienić świat po tym, jak skończy studia, że może właśnie założyć firmę własną, może tę firmę, do której pójdzie, zmienić, opierając się o to, że ma świeże myślenie. No i tego wam bardzo życzę, żeby jak Leonardo da Vinci, żebyście mieli bardzo dużo pomysłów. Jeżeli je macie, to przyjdźcie na Wydział Fizyki i tutaj będziecie mogli je realizować. A dzisiaj już bardzo dziękuję za uwagę, bo niestety czas nam się skończył. Bardzo dziękuję.